Hej, to ja, właśnie Noble House. I to jest filmik bardzo ważny, informacyjny. To spowodowane jest kilkoma sprawami, które nastąpiły w ostatnim czasie przez mój wyjazd na Fuerteventurę. Ten filmik galopem po plaży. No i tak kilka spraw właśnie mam do omówienia dzisiaj z wami. Pierwszą sprawą są paczki. Mam już dwie paczki. Paczkę dla Ami Schleich i dla Kamili Kur. Ups, tak, Kamili Kur. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą jest tak. Nina Schleich. To jest filmik, to jest oczywiście filmik, który jest dedykacją na twój kanał i dla ciebie. Bardzo ci chciałam podziękować za konia, który Maybelline właśnie wróciła z treningu, dlatego ma na sobie dekę. No dekę, tak jak widzisz, tak właśnie zmodernizowałam, no bo nie podoba mi się ta wstążka. A potem jak już ją odpiłam i chciałam przeszyć, to mi się to nie udało. Także ona ma na sobie zestaw do porty rzeki. Właśnie wzięła z treningu, dlatego ma jeszcze wszystko na sobie. To jest właśnie Maybelline. To jest placzka, którą dostałam od Niny Schleich. Także pozdrawiam Ninę Schleich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że koń, który ci wysłałam, też ci się spodoba. Także dedykuję ten filmik na jej kanał. Zapraszam na jej kanał. U niej możecie znaleźć dużo fajnych filmów. No. Nina Schleich się nazywa. Jeszcze raz mówię. Tak, to jest druga sprawa. Trzecią sprawą jest tak. Piszcie w komentarzach, jaka pasuje do tego gierka maść. Bo ja go zepsułam, próbując go przemalować na Karego ze skarpetkami, jak to zwykle, oczywiście. Bo ja tak wszystkiego nie maluję, jak mi się nie podobają, a potem u taty, gdzie mam lepsze farby, maluję na lepsze. Także powiedzcie mi, jak tymczasowo mógłbym mieć maść. Ja myślę, że gniada do niego by tak na razie pasowała, dlatego idę w kierunku kasztanka, ale możliwe, że to zmienię. No to była trzecia sprawa. Czwartą sprawą jest tak. Około kwietniu, w kwietniu Wielkanoc, na moim kanale ukaże się pierwszy odcinek Q&A. Q&A ukaże się pod jednym warunkiem, że napiszecie pytania. Tak. Także piszcie pytania jakiekolwiek, mogą być też to wyzwania w sumie. Mogą być też wyzwania, tylko nie jakieś takie super nienormalne, dobra? Bo ja nie jestem osobą, która tak jak Stuart, czyli polski pingwin, wchodzi do sklepu w śpiworze i udaje gąsienicę, prawda? Także no to nie do tego stopnia. No tak. No to chciałam podziękować wszystkim moim widzom za 350 subskrypcji. Na 500 ukaże się kolejny filmik, rzecz jasna, z konkursem, ale dopiero na 500, także dobijajcie, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i piszcie komentarze, ja kocham czytać komentarze i wszystkie czytam i na wszystkie odpowiadam, chyba że pod komentarzem, przepraszam, chyba że pod komentarzem nie ukazuje się taka możliwość, bo często jest tak, że ktoś ma tylko łapkę w górę i łapkę w dół pokazaną, żeby czy polubić, czy nie lubić komentarza. I ja czasami ktoś mi zadaje pytanie, na przykład co tam, czy mieszkasz w Berlinie i tak dalej, i tak dalej. To jakby ja mnie nie powiedziała, to przepraszam bardzo, ale nie widzę możliwości. To nie ukazuje mi się tam ta odpowiedź, prawda? Także no, to by było tyle na tego filmiku. A nie, jeszcze jedna rzecz. Piszcie w komentarzach, czy ten rysunek ogierka Tinker jest ładny. Bo on ma być na konkurs, a nie jestem pewna, czy go dam na konkurs. Znaczy on jest jeszcze skończony, bo jeszcze będę go trochę malowała, ale ogólnie czy kształtem jest ładny. No. To by było na tyle. Pozdrawiam was, konik bez imienia, któremu możecie pisać imienia w komentarzach, oraz Maybelline, która jest nową klaczą z mojej kolekcji. Ona jest ze Safari. Uważam, że jest śliczna, tylko ma strasznie kwadratowy pyszczek. No to ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. No to cześć. I piszcie pytania. Ważne.